Shalom Aleichem, a Gut Chodesh Teves. W tym odcinku opowiem Wam o miesiącu Teves, który jest 4. miesiącem w kalendarzu żydowskim, ale nosi numer 10, licząc według rachuby, jaką podaje nam Tojra. Żydowski miesiąc Teves wypada w miesiącach grudzień, styczeń w kalendarzu gregoriańskim i zawsze ma 29 dni. Już do końca roku nasze miesiące w kalendarzu będą miały na przemian 29 i 30 dni. Teves to miesiąc zimowy. I w tradycji sezon zimowy nazywa się Tekufas Teves. Choć sama nazwa miesiąca pochodzi od babilońskiego słowa oznaczającego tonąć lub zanurzyć się. Pewnie spowodowane jest to tym, że miesiąc Teves był bardzo deszczowy w Babilonie, gdzie Żydzi mieszkali po wygnaniu z Ziemi Świętej. Teves jest także nazywany dobrym miesiącem, ponieważ jego rdzeń to hebrajskie słowo tof, co znaczy oczywiście dobry. Teves jest spokojnym miesiącem, ale także jest to mało ekscytujący miesiąc. No nie oszukujmy się, dużo się nie dzieje. Kończy się Chanukę, które trwało 8 dni i kilka z tych dni wypada w miesiąc Teves. Kończy się nasze święto, święto naszej niepodległości religijnej, święto światła, jak zapewnie wielu z Was wie. Głównym świętem miesiąca Teves jest smutne święto, bo 10 dnia miesiąca Teves obchodzimy Asara Beteves, co jest upamiętnieniem dnia, w którym Babilończycy okrążyli Jerozolimę i rozpoczęli 30-miesięczne oblężenie naszego świętego miasta, które dla nas, dla judaizmu, jest wszystkim. Jest jedyną stolicą, jaką kiedykolwiek mieliśmy i jaką kiedykolwiek będziemy mieli. Jerozolima to centrum judaizmu. Zgodnie z tym, co uczył nasz mistrz hasycki, widzący z Lublina, Jerozolima jest tam, gdzie my jesteśmy i musimy czekać, aż przyjdzie Mesjasz, aż przyjdzie nasz Mesjasz. Wtedy to my, przenosząc się na Ziemię Świętą, przeniesiemy Jerozolimę ze sobą na jej prawowite miejsce i już na zawsze tam zostanie. Zostanie tam, gdzie powinna być. Ale do tego momentu my, Żydzi, jesteśmy na wygnaniu. Jesteśmy narodem bez państwa. 30-miesięczne oblężenie Jerozolimy przez Babilończyków zakończy się zniszczeniem totalnym naszego miasta oraz pozostawi naszą świątynię jerozolimską w totalnej ruinie. Wydarzenia tego dnia uważane są za początek naszej tułaczki po świecie, bo te wydarzenia wpłyną na przyszłe wygnania i wiele tragedii, jakie dotkną naród żydowski. Nawet po odbudowaniu drugiej świątyni, kiedy wrócimy do Ziemi Świętej, nie podniesiemy się w pełni i nasza świątynia nigdy nie wróci do pełnej chwały i wielkości. Z powodu tego smutnego wydarzenia, 10 dnia miesiąca Teves będziemy w żałobie. Będziemy mieli post, co w judaizmie znaczy, że nie możemy ani jeść, ani pić tego dnia. Post ten będzie trwał od wschodu słońca, choć tak naprawdę zacznie się trochę wcześniej niż wschód słońca, ale skończy się około godzinę po zachodzie słońca. Tego dnia mówimy specjalne modlitwy, czytamy specjalny fragment Tojra i unikamy wszelkich rozrywek, żeby poczuć trochę smutek za utraconą Ziemią Świętą i naszą świątynią, ale jednocześnie przez ten dzień idziemy z nadzieją na odzyskanie Ziemi Świętej, ponieważ ten post jest najkrótszym postem w kalendarzu żydowskim, co podpowiada nam, żeby nie tracić nadziei, bo Mesjasz jest już tuż, tuż. Może przyjść bez Ras Hashem nawet w tej chwili. A wtedy odzyskamy Ziemię Świętą, odzyskamy Jerozolimę i wybudujemy trzecią świątynię. Bo trzecią świątynię możemy wybudować tylko jak przyjdzie Mesjasz. Żeby jednak nie było tak smutno w tym odcinku, to pierwszego dnia miesiąca Teves, według tradycji, nasza piękność Ester, przyszła królowa Ester, w
wprowadza się do pałacu królewskiego, króla Ahaszwerosza, żeby już niedługo zostać jego żoną i w rezultacie uratować cały naród żydowski przed zniszczeniem. A dzięki temu my będziemy mieli za 2 miesiące niesamowite święto. Niesamowicie pijane święto. Pełne imprez i toastów. Bo za 2 miesiące będziemy obchodzili Purim. Bez Ras Hashem. Do zobaczenia w odcinku o następnym miesiącu, kwitnącym miesiącu Szwas. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków o żydowskich miesiącach, to warto zasubskrybować ten kanał. W tym odcinku to tyle. Trzymajcie się mocno. L'chaim!